posługiwania się językiem obcym nowożytnym. W związku z tą zmianą, z nowym rokiem szkolnym będzie wprowadzony język niemiecki, gdyż ten język jest realizowany od pierwszej klasy szkoły podstawowej jako obowiązkowy język nowożytny. Realizacja tego obowiązku generuje następne dodatkowe koszty. Powyższe zmiany powodują z dniem 1 września 2015 roku zmiany w planie nauczania, m.in. polegające na zatrudnieniu logopedy i zapewnieniu dzieciom właściwej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ze względu na ograniczone środki i konieczność działania, jakie opisałam powyżej, w planie nauczania na nowy rok szkolny nie planuję zatrudnienia nauczyciela języka angielskiego. Taki jest wniosek dyrektora szkoły. Natomiast może ja, bo dyskusja na pewno będzie, może ja też przytoczę od razu wniosek pani dyrektor Ławickiej, który dotyczy drugiego projektu uchwały. Rada Miejska Stepnicy zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną panią Anetą Naszyńską, nauczycielem szkoły podstawowej imienia księdza Jana Twardowskiego w Racimierzu w związku ze zmianą planu nauczania uniemożliwiającą dalsze zatrudnienie nauczyciela języka angielskiego. W szkole podstawowej w Racimierzu język angielski nauczany jest w klasach od 4 do 6 w wymiarze 6 godzin tygodniowo jako drugi język nowożytny obok wiodącego języka niemieckiego. Jest on przedmiotem dodatkowym i jako taki nie jest wymagany przepisami prawa oświatowego. Od 1 września 2015 roku, to jest od nowego roku szkolnego, nastąpi zmiana planu nauczania, co spowodowane jest zwiększeniem liczby godzin języka niemieckiego. Od 1 września 2015 wszystkie dzieci 5-letnie muszą być objęte nauką języka obcego. 2. Zwiększonymi potrzebami uczniów w zakresie udzielenia przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej logopeda psycholog, do czego obligują dyrektora przepisy prawa światowego, ograniczonymi środkami budżetowymi. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o moje stanowisko w tej sprawie, w pełni popieram stanowisko dyrektorów szkół z tej prostej przyczyny, że no niestety my wprowadziliśmy język angielski w tej klasach od 4 do 6. Tu się przyznaję, że może to oczywiście ja zatwierdzałem arkusz organizacyjny szkół, że może zbyt pochopnie, zbyt optymistycznie, że zresztą wtedy zatwierdzając to było 3 lata chyba temu, liczyłem na dochody gminy inne, które no niestety nie będą, tych dochodów nie będzie, bo liczyliśmy na dochody z elektrowni wiatrowych, innych, no niestety tych dochodów nie osiągniemy i no nie możemy, proszę Państwa, dalej utrzymać tego języka dodatkowego angielskiego, ponieważ musimy zatrudnić pilnie logopedy. Jeżeli ktoś nie, dzieci nasze, zarówno jeden dyrektor, jak i drugi i kadra pedagogiczna twierdza, że dziecko nie umie mówić po polsku, to najpierw nauczmy go mówić po polsku. I ten logopeda jest niezbędny, bo wady wymowy są przeogromne u tych dzieci. To w związku z tym no nie możemy. Logopeda będzie nas kosztował w granicach, pełny etat logopedy w granicach 55 tysięcy złotych. Czyli kolejne 50 tysięcy, ponad 50 tysięcy złotych do oświaty. My po prostu tych pieniędzy nie mamy. Likwidując język angielski w klasie 4, 5 i 6 w obu szkołach podstawowych zyskujemy około 33 tysiące złotych. Do tego i tak musimy dodać pieniądze, żeby zatrudnić logopedę. Ja tych pieniędzy szkołom nie zabieram, tylko po prostu twierdzę, że zbyt pochopnie żeśmy wprowadzili ten drugi język w tych klasach jako nieobowiązkowy, co prawda. Rozbiłem rozpoznanie w innych szkołach, w Szczecinie, w Zeleniowie. No nie ma, niestety nie ma. Cześć i chwała, że u nas był, ale niestety żeśmy chyba trochę przedobrzyli finansowo. I po prostu ja popieram te dwa wnioski dyrektorów szkół. Natomiast mogę publicznie, i to mówiłem również dyrektorom
mówię publicznie wobec pani radnej Nuszyńskiej, że nie ma to żadnego związku z spełnionym przez nią mandatu radnego. Mało tego, będziemy się starać, a takie możliwości istnieją, że będziemy się starali, tak jak otrzymali ode mnie dyrektorzy szkół polecenie w obecności pani burmistrz i pani skarbni, że mają szukać środków zewnętrznych, czyli środków w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, środków na zajęcia dodatkowe. I tam może być język angielski tymi zajęciami dodatkowymi. Jeżeli pani radna Meszyńska będzie chciała tam wykonywać to zadanie i oczywiście otrzymała za to wynagrodzenie i oczywiście jeżeli dyrektorzy będą chcieli ją zatrudnić, to ja oczywiście nie mam nic do tego. Moją rolą jest niestety i skarbnika pilnować budżetu. I w pełni popieram to, że faktycznie, proszę Państwa, logopeda jest niezbędny. Porozmawiajcie z dyrektorem jednym, drugim, czy z nauczycielami. Zobaczycie, jaka jest opinia, jak te nasze dzieci no, się wysławiają, w jaki sposób po prostu nie wysławiają się to prawo. No i są tyle. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa pytania co do projektu? Zapraszam. Proszę Panie Rafał. Rozumiem, że angielski kosztuje na przykład 33 tysiące złotych. Też oszczędzimy pieniądze. I są to tak duże pieniądze dla naszej gminy, że nie jesteśmy w stanie dołożyć do budżetu szkół pieniędzy przez najbliższe lata. Przed chwilą rozmawialiśmy o uchwale, o repatriantach, gdzie mamy budynek do wyremontowania, gdzie musimy odkupić za 38 tysięcy część nieruchomości. Czyli co się zdarzyło w środku roku, nie jest problemem znaleźć na tych pieniędzy, to jest zdarzenie losowe, tak? Czyli pan burmistrz mówił mi, że tu nie ma problemu, żeby znaleźć 38 tysięcy, ale z drugiej strony jest problem, żeby mieć 33 tysiące po to, żeby dzieci miały angielski w szkole. Moim zdaniem jest to absurdalne, bo ważniejsze jest to, żeby dzieci miały język angielski w szkole, niż to, żebyśmy odkupali jakąś część nieruchomości, którą przeznaczymy na ten czy inny cel. Tym bardziej z własnego doświadczenia wiem, że miałem niemiecki podstawówce i trafiłem do liceum, gdzie podstawowym językiem był angielski, co jest szokiem dla dziecka, bo nasza szkoła podstawowa jako jedna z licznych jako podstawowy język ma niemiecki, większość podstawów ma angielski. I tak jest, że w Gołniowie liceum akurat podstawowy ma angielski, trafiają dzieci w zaawansowany angielski, nie mają co nic zielonego pojęcia, z bardzo dobrym niemieckim, dostając jeszcze raz niemiecki od podstaw i tak naprawdę degenerując tego, co się nauczyli w szkole. Więc moim zdaniem, jeżeli już powinniśmy coś zmienić, bo nie mamy pieniędzy, to zróbmy ten angielski podstawowym językiem, a nie niemiecki. Ale tak naprawdę to nie jest problem pieniędzy, to nie jest taka kwota dla naszej gminy, żebyśmy nie byli w stanie zapewnić dzieciom języka angielskiego w szkole. Przecież absurdalnie się wydaje takie twierdzenie, że tylko dla oszczędności. I tak jakbyśmy oszczędzili na największym zasobie, jaki mamy, zasób ludzki. Unia pakuje bardzo dużo pieniędzy w to, żeby ludzi szkolić, żeby zdobywali nowe umiejętności, nawet dorosłych, żeby szkolić z języków. A my chcemy ograniczyć przez parę tysięcy umiejętności językowe naszych dzieci. Wiadomo, przez pierwsze lata młodszy organizm szybciej się uczy, łatwiej chłonie wiedzę, więc język nauczony w podstawówce jest zdecydowanie biglejszy i lepiej się posługuje człowiek niż taki, kto się nauczy biorę na studia. Myślę, że pan burmistrz byłby w stanie znaleźć te 33 tysiące, nie wiem, chociażby opóźnić jakąś inwestycję słupków prądowych w kanale młyńskim, żeby dzieci miały lepsze kształcenie. Bo mi się wydaje, że to jest najważniejsze. Już? Więc panie radny, dla mnie to nie jest absurdem, dlatego że to są całkiem różne sprawy. Absurdem byłoby, gdybyśmy przejęli, co musimy zgodnie z prawem, przejąć budynek, który w tej chwili się no jest w stanie agonalny, tak? I doprowadzili do tego, że w przeciągu następnego roku czy pół roku byłyby tam no, z tego budynku niewiele zostało. To by było absurdem, to byłaby zbyt pani gospodarność. Jeżeli chodzi o
o język angielski, bo proszę Pana, chciałem Panu przypomnieć, że w gimnazjum są dwa języki, które wynikają z ustawy. Jest język angielski i język niemiecki. I kto nie ja, czy dyrektorzy szkół raczej można powiedzieć, naszych szkół podstawowych, wymyślili ustawę oświatową. To nie ja, ode mnie zależy, że w podstawówce językiem nowożytnym, obcym jest jeden język obowiązkowy, a nie dwa. Ale nie, nie koniecznie. I proszę tego nie mówić. Jest jeden język obowiązkowy, dodatkowo zgodnie, o czym zresztą tu dyrektorzy chyba piszą, od 1 września, tak? Września tego roku gminom narzuca się dodatkowy obowiązek kształcenia dzieci 5-letnich jednym językiem nowożytnym. I tutaj, proszę? I teraz, proszę Państwa, to nie jest tak, że możemy opóźnić słupki prądowe czy cokolwiek. Możemy nic nie robić. Możemy wszystkie pieniądze przejawić. Możemy. Wtedy będziemy, no przynajmniej ja mogę mieć święty spokój, tak, bo nie będziemy robić inwestycji, nie będziemy budować nowych dróg, chodników, kanalizacji, tam gdzie ludzie się budują. Ale przecież nie o to chodzi. Wykonujmy to, co mamy, co jest obowiązkiem gminy. A czy język angielski, czy niemiecki od pierwszej klasy, to nie jest rola burmistrza. Bo to jest rola dyrektorów szkół. Oni odpowiadają za kształcenie, za pedagogikę. To oni ustalili, że dzisiaj w naszej gminie potrzeba jest języka niemieckiego, bo angielski wchodzi od gimnazjum. Różne słyszę głosy. Proszę Państwa, ja słyszę również głosy takie od rodziców, samych rodziców, że lepiej jest nauczyć języka dobrze jednego, niż uczyć dwa bez pożytku. Rodzice mówią, dzieci są przeciążone nauką w szkole. Język angielski, ja nie wiem. Taka jest decyzja dyrektorów szkół, że ma być język niemiecki. Myślę, że uzgodniono rodzicami. Pewnie, że nigdy nie będzie 100% rodziców za jednym czy drugim językiem, bo będą zdania różne. Myślę, że dyrektorzy również wzięli pod uwagę, jaką kadrą teologiczną dysponują do nauki języka niemieckiego, jaką do angielskiego. Ja tego nie oceniam, to nie jest moja rola. Także takie jest moje zdanie, że język angielski jest od gimnazjum. My pochopnie, proszę Państwa, prowadziliśmy drugi język. Wtedy, kiedy faktycznie w gminie było sporo pieniędzy, my się to wprowadzili, ale się nie da. Jeżeli mamy inwestować, a nie tylko przejadać, to my w szkoły zainwestowaliśmy i zainwestujemy jeszcze olbrzymie środki w bazę techniczną, w przygotowanie, w remonty, w wyposażenie, w kadrę ekonomiczną, w szkolenie tej kadry, usprzętowienie, usportowienie, hale gimnastyczne. Daj Boże, żeby takie gminy były jak nasze, które tyle pieniędzy gminnych przeznaczyły na rozwój świata. I dalej to się. Przecież proszę Państwa, my dostajemy subwencję w granicach, no Pani Skarbnik lepiej będzie pamiętała, tam 3 miliony stawkiem, a wydajemy na oświatę do tej pory około 6 milionów. No po prostu dalej tak się nie da. Przecież słyszymy, proszę Państwa, w innych gminach, czy w wielu gminach w Polsce szkoły się zamyka, te, które gdzieś jest 40-50 dzieci, bo po prostu nie mają pieniędzy, żeby to utrzymać. My nic takiego nie proponujemy, wręcz odwrotnie. Po to budowaliśmy bazę oświatową w Szkole Podstawowej w Żarnowie, żeby tą szkołę właśnie zrobić na wyższym poziomie. I dalej będziemy w oświatę, tablice interaktywne, wyposażenie w informatykę. Przecież olbrzymie pieniądze przeznaczamy. Na pewno dużo większe i dużo lepiej są nasze szkoły wyposażone niż szkoły podstawowe w wielu gminach Polski. Wielu. Dziękuję Panie Burmistrzu. Czy ktoś z Państwa? Proszę. Chciałbym się pytać o tych inwestycji. Ile byśmy nie wydali na bazę materiałową,
taką zastąpić to lekcji dzieci. Ponieważ w tym okresie nauczą, to jest najcenniejsze. Także sama ministerstwo, 6 milionów wydajemy na edukację, a 30 tysięcy na przykład na język angielski. Wydawaliśmy. A teraz będziemy. Dobrze, budowaliśmy bazę. 3,5 miliona dotacji, tak? Czyli 33 tysiące to jaki jest ułamek z 3,5 miliona? Proszę pana, aby utrzymać, dzisiaj w naszym państwie, mówię to z przykrością, dotacja oświatowa jest niewystarczająca. Niech pan wejdzie w jakikolwiek internet, porozmawia czy poczyta sobie, jak jest w innych gminach, czy nawet w klasie telewizji, gdzie każdy mówi z włodarzy gmin, dostaje dotację, która nie wystarcza na utrzymanie oświaty. To może pochopnie podjęliśmy decyzję o nie, góle wjechali, może nas na to nie stać rzeczywiście. Proszę pana, decyzje są, wybudowaliśmy, robiliśmy po to, żeby nasze dzieci miały gdzie ćwiczyć, gdzie miały gdzie rozwijać swoją tężyznę fizyczną. I to zrobiliśmy. I tyle. I uważam, że nie to, że nasze dzieci nie będą miały tego języka 24 klasy jako dodatkowego języka, to nie jest regułą. Niech one się nauczą dobrze tego języka niemieckiego, niech nauczą się dobrze angielskiego i niemieckiego w gimnazjum. Natomiast jeżeli się uda, a wiem, że się uda, pozyskać środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na zajęcia dodatkowe, to wtedy w tych zajęciach dodatkowych będą dzieci z języka angielskiego te i tych rodziców, którym zależy na tym, żeby tego języka się uczyć. A dzisiaj wiele tych dzieci jest takich, które rodzice mówią, a po co mu drugi język, niech się jeden nauczy. Są różne opinie na ten temat. Dziękujemy. Tak, proszę. Proszę państwa, a w trakcie tam zgłoszono, że dzisiaj byłam na takim spotkaniu, jak pan burmistrz prosił, żebym pojechała. Kolejny okres, spotkanie było na temat właśnie dzieci, no, dotyczyło to szczególnie dzieci mniejszych, ale również tych większych. Było to spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka. Dyrektorzy szkół organizujące były zaproszone, było sporo osób. I proszę państwa, przy okazji rozmawiałam też z panią poseł, bo mnie też było obecne też w przerwie z panią Kolej. Powiem tak. Niedawno zrobiono zmianę ustawy o oświacie. Bardzo trudno się czyta, bo już te podpunkty, litery i podwójne nawet i tak dalej. Często ta ustawa jest zmieniana, okazuje się. Wprowadzono obowiązek zapewnienia przez organ prowadzący obsługi prawnej szkoły. Czego nie było? To znaczy, ja dlatego mówię tylko, że państwo musicie zrozumieć, że na pewne rzeczy my powinno być. Żadnego tutaj. Teraz musimy się głowić. Pytam panią poseł, czy w ślad za tym przyjdą pieniądze? Nie. A ustawa o samorządzie gminy mówi tak, że zadania przekazywane gminom, dokładnie, więc na pewno nie będzie. Póki mieliśmy jeszcze trochę więcej tych pieniędzy, no to tak jak pan burmistrz mówił, no, pokusiliśmy się jeszcze o jeden język, bo dawaliśmy sporo dyrektorom szkół do dyspozycji, tak ilościowo jak oddziałów, odpowiednią ilość tam godzin dodatkowych, żeby właśnie dzieci nie miały tylko polski, matematyka i tak dalej, tylko dodatkowe jeszcze takie zajęcia, to by było synchronizowane z dowożeniem dzieci naszym autobusem, to też był dodatkowy przecież koszt i w ogóle, no niech to będzie dla tych dzieci. No bo było można sobie pozwolić, bo teraz, tak jak pan burmistrz mówi, no myśmy nawet chcieli, to pewne rzeczy już musimy. I tutaj dyrektorzy też muszą wtedy już podejmować decyzje. Oni mają tam ten arkusz organizacyjny przygotować, już muszą z tą perspektywą teraz myśleć, między innymi właśnie o tych rzeczach. Mało tego, dzisiaj o tym też mówiono na tym spotkaniu, ale to my już o tym też wiemy. To nie jest nowa sprawa pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci. Ona została, jak gdyby, też zmieniona została ustawa w tym zakresie. I przepraszam, jest rozporządzenie ministra edukacji. Jest bardzo duży nacisk położony. Dlaczego? Bo w praktyce bardzo dużo dzieci ma rzeczywiście problemy, które są bardzo złożone, bo czasem źródłem tych problemów jest rodzina i tak dalej, potrzebują pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej w większym zakresie niż kiedyś. I to z roku na rok, jak gdyby się powiększa. I czy nam się to podoba w tej
tej chwili, czy nie, dodatkowe godziny wcześniej mogliśmy dać, nie musieliśmy, ale mogliśmy. Teraz my musimy zapewnić te godziny zwiększona ilość tego logopedy, bo obowiązek, dyrektor ma obowiązek, więc my nie możemy powiedzieć, pani dyrektor, my nie będziemy się zgadzać, że pani sobie logopedę zatrudni, a co to? Nie. To jest po prostu nasz obowiązek. I tutaj na pewne rzeczy naprawdę nie mamy tutaj wpływu, bo trzeba realizować jednak to, co ustalono i to, co faktycznie występuje, jako problemy i tak dalej. My powinniśmy jeszcze dawać też dodatkowe godziny właśnie na wypowiedź psychologiczną, pedagogiczną. Powinniśmy. Jest też takie opracowanie, niedawno też czytałem, ważne, na temat właśnie, o czym my mówimy teraz. To nie jest tak, że tylko nasze dzieci w gminie potrzebują tej pomocy zwiększonej, logopedycznej i tak dalej. Proszę Państwa, około 30, tam 28% jest podane, dzieci mają tego rodzaju problemy wszędzie w szkole. W jednej szkole może trochę mniejsza liczba dzieci w stosunku do ogółu, a w innej trochę większa, ale są. I dlatego te przepisy zmieniają też, nie? Ale zawsze niestety dają problemy, wprowadzając pieniądze w ślad. Następny przykład to dla pana radnego. Dla wszystkich zresztą, bo na pewno państwo nauczyciele otrzymują podwyżkę. No i trzeci chwalę. Nie myją ustalamy. Chwalę rząd. Do tej pory pamiętam, były skoki 5%, 10% podwyżki. Natomiast gmina nigdy nie otrzymała pełnych środków na realizację podwyżki. Jak było 10%, to dostaliśmy subwencję 8%. 2% trzeba było znaleźć, dołożyć, tak? Jak było 5, no to 4 dostaliśmy. I tak jest. Proszę Państwa, znam gminy, gdzieś tam przykłady, że nie dołożyli. No to nauczyciele pójdą, poszli do sądu i wygrali. Dołożyli później z odsetkami. No bo im się to należy. To nie my dyskutujemy, bo to im ustawa zapewnia i my. A niestety tak jest. Tak to wygląda. I podejrzewam, że dzisiaj znowu, prawda, no, mówi się, nauczyciele rozpoczynają protesty od naszych podwyżek, dostaną podwyżkę i znowu rząd nie zapewni 100% zabezpieczenia tej podwyżki. Także no nie jest to wszystko, proszę Państwa, takie bardzo proste. Naprawdę. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Proszę. Ostatnio jeszcze. Rozumiem, że problem jest pieniędzy z tych wszystkich. Cóż, skoro tak, ja wolę, żeby moje dziecko uczyło się dwóch języków polskich i proponuję, żebyśmy, nie wiem, zdjęli chociażby z zieleni, na które dajemy 60 tysięcy, właśnie było chyba w budżecie, jak już pamiętam, 60 tysięcy po to, żeby zapewnić dzieciom angielski jako drugi język w podstawówce. Gdzie na ziemi nawet nie widzieliśmy dokładnie, jakie to będą wydatki, nie mieliśmy określonych dokładnie kosztów. Panie radny, oczywiście pan ma mieć swoje zdanie i to trzeba szanować, co pan mówi, tak? Ale trzeba liczyć się też ze zdaniem innych osób. A może ktoś inny woli, może nie woli, ale też chciałby, żeby nasza miejscowość, nasza gmina wyglądała na tyle przyzwoicie, żeby te klomby, te rabatki, te, wie pan, my mamy dużo terenów zielonych, które musimy wykraszać, to wszystko kosztuje. Sami to robimy, staramy się robić sami, nie bierzemy żadnych firm, właśnie szukając oszczędności. I tutaj oczywiście ja pana ani nie przekonam, ani uważam, ani dyrektorzy szkół pana nie przekonają. No to cóż, no każdy ma prawo mieć swoje zdanie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Proszę. Dwa zdania na ten temat. Pierwsze, jak pan radny wspomniał o tych 38 tysiącach, że musielibyśmy dołożyć na kupno tego, tej części, jednej czwartej mieszkania, a nie damy na etat dla angielskie. Te 38 tysięcy zostaną zwrócone przez wojewodę, wliczone w ten koszt, więc to nie będzie wydatkowane z budżetu. A jeśli chodzi o temat samego angielskiego, to my zawsze na spotkaniu z panem burmistrzem i z dyrektorem szkół zaproponowaliśmy, że może właśnie lepiej zrezygnować z angielskiego, przepraszam, z języka niemieckiego na korzyść języka angielskiego, jednakże dyrektorzy szkół stwierdzili, że przy godzinach, jakie są też obowiązkowe i od 1 września w tych klasach pierwszych, jeden anglista po prostu nie da rady tych wszystkich godzin wypełnić. Nauczycieli języka niemieckiego jest więcej,
I w związku z tym tak postanowiono, że ten niemiecki jednak zostaje angielskim. Z angielskiego języka. Oczywiście ja nad tym też osobiście ubolewam, bo też bym chciała. Pani angielski, bo dyrektor nie potrafi znaleźć nauczyciela. Nie wiem, czy nie potrafi znaleźć, ale być może nie potrafi czy... potrzeby wcześniej, ponieważ były, tak? Był ten język dodatkowy. No, tak naprawdę angielski jest takim językiem podstawowym, więc powinniśmy nacisnąć na ten angielski. Niemiecki jest tutaj na naszym terenie bardzo przydatny, ale nie aż tak jak angielski. Dlatego jeszcze raz powtarzam, że język angielski w drugim programie chodzi w gimnazjum, mamy dwa języki niemiecki i angielski. I jeszcze raz powtarzam, że będziemy, dyrektorzy będą robić wszystko i ja również będę pomagał w tym zakresie, aby uzyskać pieniądze z Wojskiego Urzędu Pracy na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i tak chcę zrobić pan, przypuszczam, że tak się stanie, że pan swoje dzieci wyśle na te zajęcia dodatkowe z języka angielskiego jako zajęcia dodatkowe. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny imienia Konstantego Maciejewicza w Stepnicy w stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Stepnicy, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Dwie osoby. Czy ktoś się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez Szkołę Podstawową imienia księdza Jana Twardowskiego w Racimierzu stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Stepnicy. Czy ktoś z Państwa pytania co do projektu? Nie widzę. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez Szkołę Podstawową imienia księdza Jana Twardowskiego w Racimierzu stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Stepnicy, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Dwie osoby. Czy ktoś się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję. Wyczerpaliśmy porządek posiedzenia. W punkcie trzecim wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa wolnych wnioskach? Nie widzę. Proszę. Bo tych święciach dzisiaj było i mi się skojarzyło. Jak byłem dużo młodszy, pamiętam, że były Stepnicy Tosze w swoich głównych ulic i teraz właściwie tych Toszy nie ma. Rozumiem tam, że znikły, bo ludzie wyrzucali swoje śmieci do publicznych koszy, ale skoro w tej chwili wszystkie śmieci są tak własnością gminy i właśnie tutaj pobiór, to może zastanowić się warto nad tym, żeby trochę tych koszy się pojawiło na ulicach głównych, bo po prostu ludzie nie mają gdzie czasem papierka do kościoła i idą się wyrzucić. Zresztą tam, gdzie jest ulica bardziej ludna, to mieszkańcy mówią, że nie mają gdzie czegoś zajmować do ogródka.